dzień temu z protokołu posiedzenia amerykańskiego Banku Centralnego dowiedzieliśmy się, że w październiku ostatecznie zakończy się stymulowanie amerykańskiej gospodarki drukowanymi dolarami. To żadne zaskoczenie, bo definitywny koniec programu QE3 w tym roku był oczekiwany. Jednak dużą niespodzianką była wtorkowa wypowiedź Janet Yellen. E, ta pani przed amerykańskim senatem przyznała, że jeżeli sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiała szybciej niż przewidywania Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, to wzrost 100-procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie szybszy i wyższy niż obecnie przewiduje rynek. Na pocieszenie dodała, że według niej wyceny akcji są obecnie normalne, a symptomy bańki występują jedynie w sektorach biotechnologii i mediów społecznościowych. Jastrzębia Janet Jelen to absolutna nowość, i choć jej słowa nie wywołały jeszcze żadnej większej rynkowej reakcji, to wyraźnie pokazują, że inwestorzy bardzo mocno przeszacowują okres niskich stóp procentowych, który przed nami. Niskie stopy procentowe wciąż mamy w Polsce i ostatnio można było więcej usłyszeć o ich dalszym obniżaniu wraz z pojawieniem się w Polsce deflacji, a więc spadku cen. Tymczasem ostatnie dane o inflacji okazały się wcale nie tak słabe jak oczekiwano. Prognozy mówiły o minimalnym wzroście o 11%, a w czerwcu wzrost cen wyniósł 30%. To oznacza, że o pierwszej w historii polskiej deflacji będzie, co najwyżej można mówić w lipcu, a potem ceny będą już tylko rosły. Inflacja okazała się wyższa, a przeciętne wynagrodzenie w Polsce niższe niż oczekiwano. Miało być ponad 4%, a średnia pensja w w czerwcu wzrosła o 3,5%. Przy niskiej inflacji to nadal dobra dynamika, która pomaga konsumpcji i wydawaniu. W czerwcu w Polsce wzrosło też zatrudnienie, więc na rynku pracy liczy się coraz więcej pieniędzy. O pieniądze i o zyski? szczególnie trudno na polskich akcjach. Marazm na głównych warszawskich indeksach wig czy WIG-20 trwa od dobrych kilku miesięcy, a więc inwestorzy od razu skupili swoją uwagę na rynku pierwotnym. Takim pewniakiem do zysków wydawał się Altus TFI, po którego akcje w ofercie publicznej ustawiła się gigantyczna kolejka. Wśród instytucji finansowych nadsubskrypcja na akcje była blisko trzykrotna, a w transze dla inwestorów indywidualnych redukcja zapisów na akcji sięgnęła 85%. Pomimo to po tygodniu od debiutu akcje Altusa są na 8% minusie. Debiuty to dobry papierek lakmusowy rynkowych nastrojów, więc jeżeli podobny los spotka akcjonariuszy debiutującego dziś Alu Metalu, to dostaniemy kolejny sygnał, że słabość rynku akcji to nie kwestia wakacji, a bardziej pogarszających się rynkowych perspektyw. Co poza Jastrzębią Jelen i inflacją wpłynęło na rynki w całym tygodniu? O tym w kolejnym programie. Do zobaczenia!